Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki ziemskie. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota tygodniową od 11 do 17 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnego koziorożca. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie możecie taki znak sobie obliczyć, macie w opisie filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych koziorożców będzie się działo w tym tygodniu. Poniedziałek. Karta siły. Wtorek. Dwa kielichy. Środa. Śmierć. Czwartek. Pięć buław. Piątek. Sąd ostateczny. Sobota. Dziewięć mieczy. I niedziela. Szóstka mieczy. W tle czytania macie kartę Asa mieczy. Moi kochani, zaczynamy. Poniedziałek. Karta siły, karta mocy, karta zodiakalnego lwa. No dacie radę, moi kochani, w tym dniu. Na pewno jesteście nie dość, że silni fizycznie, to i emocjonalnie. Macie niezwykłą siłę woli, jesteście opanowani, spokojni, ale macie jednocześnie wszystkie sprawy pod swoją kontrolą. Umiecie zaplanować odpowiednią strategię na ten dzień. Wszystkie złe, trudne sprawy, które mogłyby Was spotkać, jacyś nieżyczliwi ludzie bądź agresywnie do Was nastawieni, będą Was omijać z daleka, ponieważ Wasz spokój, opanowanie, doskonała dyplomacja, doskonałe, umiejętne rozwiązanie konfliktów, wybrnięcie z jakichś trudnych sytuacji spowoduje, że nic złego nie powinno się w tym dniu zdarzyć. Karta siły, karta mocy, karta kontroli i panowaniem nad emocjami i nad wszystkimi sytuacjami, które w tym dniu mogą się wydarzyć. We wtorek piękna karta, dwa kielichy. Być może spędzicie ten dzień z ukochanym bądź z ukochaną. Dwa kielichy, szczęście, przyjaźń, wielka miłość. Ofiarowanie uczucia oraz odwzajemnienie. Karta mówiąca o tym, że jesteśmy szczęśliwi z naszą drugą połówką. Jesteśmy szczęśliwi w związku, w małżeństwie. Być może spotkanie z przyjacielem, z przyjaciółką. Bardzo sympatyczny dzień. Będziecie w takim romantycznym nastroju. Nic nie powinno Was tego dnia zranić. Myślę, że tego dnia możecie liczyć na swojego partnera bądź partnerkę. Będziecie mieli u niego wsparcie emocjonalne, ofiarowaną miłość, uczucia, czułość, wsparcie. Możecie liczyć na tą drugą osobę. To jest też karta, która mówi o dwóch osobach, czyli to może być spółka, partnerstwo. Robicie coś razem, nie w pojedynkę. I możecie w zupełności liczyć na tą drugą osobę. Ona na pewno Was nie zawiedzie. Wręcz przeciwnie, będzie Was jeszcze wspierać emocjonalnie. Przy tej osobie będziecie czuli się szczęśliwi. Środa. Karta śmierci. Karta transformacji. Karta zmian. Karta przeobrażenia w danej sytuacji. Coś złego, co było, się skończyło. Zostawiacie jakieś stare wzorce, niesprawdzone, jakieś idee,
Wszystko to jest za Wami, zaczynacie od nowa, na nowym, czystym gruncie. Być może ta zmiana Was troszeczkę zaboli, być może zostawi jakieś tam małe ślady w sercu, ale to jest potrzebne, bo to jest zmiana na lepsze. Jesteście zupełnie innymi ludźmi. Bardzo się zmieniliście, wiecie teraz, jak postępować, czego unikać w życiu. Karta mówi o tym, że odradzacie się na nowo, że wszystko, co złe, już umarło. Teraz może Was czekać tylko lepszy, nowy początek. Ta zmiana może dotyczyć pracy na lepszą, transformacji, przeobrażenia Waszego związku, żeby Wasza relacja była lepsza. Zmiana miejsca zamieszkania, zmiana dotychczasowego swojego życia, zmiana przyzwyczajeń, nawyków, totalna transformacja. Czwartek. Czwartek mamy 5 buław. Jakieś takie potyczki, jakieś małe sprzeczki, awantury, może kłótnia, może rywalizacja, może pokonywanie konkurencji, a może po prostu wywalczenie sobie pozycji. Też tak może być. Karta mówi też o działaniu, bardzo aktywnym działaniu. Idziemy za ciosem, bronimy siebie, zwalczamy konkurencję, rozpychamy się łokciami, tak? Idziemy przed siebie i nikt nam żadnych kłód ani nóg pod nogi stawiać nie będzie. Czasami jest to rozemocjonowanie, taki konflikt wewnętrzny. Być może ta transformacja powoduje, że lekki chaos w Was jest, że taka walka wewnętrzna, ale to jest potrzebne. Jakieś zmiany, jakieś gwałtowne, potrzebne są, żebyście wyszli na prostą drogę, na tą lepszą, na tą, na którą jesteście gotowi, bo karta śmierci mówi też o tym, że te zmiany, te transformacje w Waszym życiu są przemyślane. I Wy to zrobiliście świadomie, celowo i jesteście gotowi na to, żeby ruszyć w nową drogę. Ona może nie jest łatwa na początek. Może musicie się wybić, może musicie pokonać tu jakieś swoje słabości, jakieś swoje demony przeszłości, ale dacie radę. Ja myślę, że dacie radę, będziecie silni i na tyle zdeterminowani, żeby wywalczyć tutaj swoją rację. Ja zaraz dopytam jeszcze kartę, o co konkretnie tutaj chodzi, ale będzie się działo, tak? Piątka buław to jest taka dynamiczna karta, ale mówi też o konflikcie, ale też wytrwałości w tym, do czego dążymy. Piątek, sąd ostateczny. Karta odrodzenia. Zobaczcie, była śmierć, umarły wszystkie idee, które po prostu musiały umrzeć, to musiało się skończyć, bo to Wam nie służyło. To Wam tylko jak kula u nogi ciągnęło Was w dół. Przeszliście transformację, troszkę musieliście borykać się sami ze sobą, ale jest sąd ostateczny. Odrodzenie, odradzacie się na nowo. Jakby Was obudził ktoś po długim takim śnie, jak nieraz na filmach science fiction jest, że jest jakaś długa podróż i na przykład ludzie na jakichś statkach kosmicznych zapadają w taki sen, hibernują się, tak, żeby przeczekać długi jakiś okres. Tak samo u Was jest. Wy musieliście przeczekać jakiś okres, jakiś zły okres i teraz jest ten moment, żebyście się odrodzili na nowo, żebyście wrócili do jakichś projektów starych, zapomnianych, być może powrót do dawnego związku, powrót do dawnej pracy, powrót do marzeń, które teraz chcecie realizować. Karta odrodzenia, karta sądu ostatecznego, karta nowych możliwości. Macie siłę, tak jakbyście się na nowo urodzili. To jest karta mówiąca, że zaczynacie wszystko od nowa. Sąd ostateczny to jest nieoczekiwany zwrot w Waszym życiu, ale na bardzo dużą korzyść. To jest takie oczyszczenie ze starych, toksycznych spraw. Szybka zmiana sytuacji, wybawienie od czegoś, ale i poprawa w życiu. Ta karta zwiastuje tylko początek. Zaczynacie żyć na nowo, jakbyście po urodzeniu znowu wzięli pierwszy wdech, tak? Piękna karta. Dziewiątka mieczy.
Nie przejmujcie się, nie miejcie wyrzutów sumienia, widocznie tak musiało być. Nie zamartwiajcie się już starymi sprawami, nie wracajcie do przeszłości, zamknijcie wreszcie ten rozdział swojego życia, który już minął i nie powróci. W karcie tła macie tego asa mieczy, tego asa sprawiedliwości, tej prawdy, która was wyzwoliła. Może szczera rozmowa, może odcięcie się od toksycznego związku, może odcięcie się od starej, mało płatnej i męczącej was pracy. To jest ten sam miecz, kochani. On nad wami jeszcze wisi, nad waszymi myślami. Wy jeszcze analizujecie, być może, czy dobrze zrobiliście, czy wam się to opłaci, czy nie stracicie na tym. Uwierzcie mi, że wam się to opłaci. Przy sądzie ostatecznym jesteście wyzwoleni. Nie ma sensu się zadręczać, nie ma sensu myśleć, nie ma sensu wracać do jakichś spraw, które was tylko wprawiają w depresję, w stany emocjonalne, umysłowe, bardzo niekorzystne dla was. Nie zadręczajcie się. Musiało tak być. To było szybkie, być może was zabolało, być może zraniło. Być może jesteście smutni, być może czegoś żałujecie, ale tak musiało być. To było przeznaczone od losu i wy sami już do tego dojrzewaliście od jakiegoś dłuższego momentu swojego życia. Karta tła, as mieczy, zwycięstwo prawdy, odcięcie się od tych toksycznych sytuacji, ludzi, żeby polepszyć sobie nasz statut, żeby polepszyć sobie nasze samopoczucie. As mieczy, ciężka sprawa, dobre wynagrodzenie. To jest walka inteligencji, to jest obiektywne wreszcie spojrzenie na sprawy takimi, jakie one są. To są fakty. To może być też jakaś umowa, to może być jakaś rozmowa poważna. Na pewno mądra decyzja, która rozświetli wam prawdę, i wszystko będzie jasne. Nie będzie już jakichś niedomówień, tak? Zwycięstwo prawdy. Ostatnia karta, szóstka mieczy. Niedziela. Kochani, szóstka mieczy. Planowanie podróży, wyjazdu, przeprowadzki, zmiany pracy, wyjazdu zagranicznego. Kochani, uciekacie. Znowu jest ten miecz tutaj. Zobaczcie, ten miecz z tła. Przepraszam was, wezmę sobie długopis. Ten miecz, który tutaj jest w tle, wisi również na tej karcie. Czyli te dwie karty mają związek właśnie z tą prawdą, z tym waszym oświeceniem. Może bystrym myśleniem, może wreszcie takim zdrowym, mądrym analizowaniu całej sytuacji, tak? Wreszcie może mądrze zaczniecie działać. Szóstka mieczy. Zabieramy cały swój dorobek życia, wszystkie doświadczenia, osiągnięcia i przemieszczamy się w inne, lepsze miejsce. Odchodzimy od tego, co złe. Tak jak karta śmierci, o tym mówi karta sądu ostatecznego. Zostawiamy za sobą to wstrętne, nudne, przykre życie i idziemy ku nowemu. Zmiana, podróż, planowanie. Szóstka mieczy. Pozytywne rozwiązania. Odnowa. Zmiana kierunku życia. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Dopowiemy sobie jeszcze kilka kart. Może sobie tą piątkę buław dopowiemy. Co to się z wami dzieje? Czy to wy? Czy to ktoś z zewnątrz? Musicie walczyć. 9 dynarów. Kochani, musicie wywalczyć swoje szczęście, swoje pieniądze. Być może walka o mieszkanie, o jakieś dobra materialne, o jakąś nieruchomość. Być może walczycie o to, żeby zrealizować się w pracy, żeby mieć lepsze pieniądze, jakaś podwyżka, może premia, może lepsza, lepiej płatna praca. Coś, co sprawi, że będziecie się czuli komfortowo. Nie będziecie czuli braku, będziecie szczęśliwi, będziecie otaczali się luksusem, przepychem. Niczego wam nie będzie brakowało. Więc może tutaj chodzi o pracę, a może o partnerstwo. No musicie już to do swojej sytuacji dobrać. Sąd ostateczny. Król kielichów. Król kielichów.
Osoba z trygonu wody, 45 lat wzwyż, rak, skorpion bądź ryby. Doskonały doradca, doskonały przyjaciel, osoba, na której możecie polegać. Ktoś, kto ofiaruje Wam pomoc, uczucie. Kto ma takie piękno wewnętrzne, taka bratnia dusza. Może taką osobą się staniecie po tym odrodzeniu, a może takie emocje Was dopadną, Wami zawładną, jak właśnie król kielichów, a może to jest dobra rada. No musicie już tutaj do siebie to wszystko dopasować. Dziewiątka mieczy. Siedem kielichów. Myślicie, bo macie za dużo pomysłów, za dużo ofert, za dużo możliwości. Ktoś Wam tutaj podsuwa jakieś pomysły, a Wy nie wiecie, na co się zdecydować. A może to są Wasze marzenia niespełnione? Tyle ich macie i tak naprawdę nie wiecie, od czego zacząć? Kochani, nie myślcie, nie zadręczajcie się. Co ma być, to będzie. A czasami jest tak, że jak nad czymś intensywnie myślimy, to się wtedy nie realizuje w taki sposób, jakbyśmy chcieli. A jak na chwilę to odpuścimy, to samo się tak poukłada, że później jesteśmy mile zaskoczeni, że akurat ta sytuacja rozwiązała się po naszej myśli albo spełniły się nasze oczekiwania. Pamiętajcie, żeby dobrze wybrać. Dobrze wszystko przeanalizujcie, nie myślcie pochopnie, żeby się nie sparzyć, bo nie wszystkie te kielichy są dla Was życzliwe, nie są dla Was przyjemne, tak? Więc wybierzcie jeden, a dobry. I szóstka mieczy. Trzy denary. Moi kochani, nowa praca, nowy projekt, studiowanie, rozpoczęcie nauki, dogadywanie się z kimś, przyjęcie zlecenia bądź zlecenie komuś czegoś. To są dobre finanse. To jest dobra umowa o pracę, stała praca. Co jeszcze mogę powiedzieć o trzech denarach? Jakiś projekt, na którym będziecie pracować. Być może zdany egzamin. Tak się martwiliście, a jednak. Bardzo fajna karta, więc wydaje mi się, że być może zmiana kierunku zawodowego. Być może podróże zawodowe. Być może pracujecie. Macie taką pracę, że podróżujecie często. Jakieś wyjazdy, konferencje, delegacje. Bardzo pozytywne. Jakieś umowy, z kimś tutaj się dogadacie, coś przyjmiecie dla siebie korzystnego. Po tym zaplanowaniu właśnie tej podróży, być może jakaś to jest podróż zagraniczna, jakiś wyjazd, sami już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Karta rada dla koziorożca na ten tydzień. Dwa kielichy. Pamiętajcie, że możecie liczyć na swojego partnera bądź partnerkę. Pamiętajcie o uczuciach, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie zaspokojeni emocjonalnie i będziecie dawać tą miłość, to wsparcie emocjonalne swoim najbliższym, to będzie miało odbicie też na Wasze życie zawodowe, na Wasze życie codzienne. Pamiętajcie, żeby kochać. Pamiętajcie, żeby przyjmować od innych tą miłość. I pamiętajcie, że zawsze możecie polegać na osobę, z którą jesteście. Partner, żona, bądź najbliższa przyjaciółka, przyjaciel. Ktoś, kto zawsze przy Was jest i zawsze możecie na tą osobę liczyć. Powtórzyła się dwójka kielichów, więc ja myślę, że ta transformacja może dotyczyć Waszego związku. Pamiętajcie, że cokolwiek by się nie działo, jeżeli kochacie swojego partnera bądź partnerkę i czujecie odwzajemnienie tych uczuć, no to na dobre i na złe, tak? Wszystko, co się dzieje w Waszym życiu, nie dzieje się bez jakiejkolwiek przyczyny. Kochajcie, moi drodzy, w tym tygodniu i przyjmujcie miłość. Taka moja rada. Teraz jeszcze poproszę o piękną afirmację dla naszych wspaniałych koziorożców. Chcę przebaczyć
Być może ta sytuacja dotyczy Waszego partnera bądź partnerki, dlatego ta transformacja, zmiana, odnowienie i przeobrażenie zupełne Waszego związku. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wyręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. Piękna afirmacja, moi kochani. Piękna. Kochane moje koziorożce, życzę Wam wspaniałego tygodnia. Spełnienia, zadowolenia, żeby wszystko się poukładało po Waszej myśli. Żebyście naprawdę byli szczęśliwi i mieli tych uczuć w nadmiarze. I dzielili się nimi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie sprawdzić swój znak ascendentalny. I do kolejnych filmików. Do usłyszenia. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na tydzień od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych panienek w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. Karta wiary, czyli kapłana, papieża. Wtorek. Arcykapłanka. Środa. Wieża. Czwartek. Paść buław. Piątek. Król kielichów. Sobota. Księżyc. I niedziela. Szóstka mieczy. W tle czytania macie kartę kochanków. No dobrze, moi mili, zatem przechodzimy do czytania. Poniedziałek. Karta wiary. No w tym dniu będziecie jacyś wyciszeni, będziecie uduchowieni, zagłębieni w swoje własne ja. Jakaś medytacja, być może co niektórzy oddadzą się modlitwie. Karta spotkania z kapłanem. Ogólnie jest to karta zodiakalnego byka, więc może osoby spod takiego zodiaku, ale może to być jakieś, no nie wiem, msza, spotkanie religijne albo spotkanie z jakimś mentorem, nauczycielem, ojcem, przełożonym, osobą o niezwykle wysokim autorytecie, osoba, która służy Wam dobrą radą, która potrafi Was wyciszyć, stłumić Wasze emocje, szczerze porozmawiać, na spokojnie wyjaśnić lub wytłumaczyć jakieś sprawy. Karta nauczyciela, na przykład na wyższych uczelniach, tak? Profesora. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej karcie? Jest to karta mówiąca o opiece sił wyższych, tak? Macie jakąś szczególną ochronę. Ktoś może się ulituje nad Wami, będzie Wam współczuł. Jakaś dobry doradca, tak? Autorytet. Drugą kartą we wtorek mamy kartę arcykapłanki, która też mówi o nauce,
na wyższych studiach, studiowaniu, o wiedzy szeroko pojętnej, niezwykłej, silnej intuicji, o jakiejś tajemniczości, kobiecych sekretach, niewinności, głębokich przemyśleniach, niezwykłej mądrości. Może to niektórzy z Was będą mieli jakieś egzaminy, czy jakieś spotkania na wyższych uczelniach, rozmowy poważne ze swoimi właśnie profesorami, mentorami. Karta silnej intuicji, karta kontaktu z osobą jakąś właśnie uduchowioną, może doradca duchowy, wróżka, jasnowic. Bardzo piękna karta intuicji, tak? W środę, kochani, macie kartę wieży. Jakieś niespodziewane wydarzenia, jakiś wstrząs. Coś tutaj się takiego wydarzy, na co w ogóle nie jesteście przygotowani, czego się w ogóle nie spodziewacie. Wieża. Uwolnienie się od czegoś. Jakieś oczyszczenie. Może być to nagłe jakieś wstrząsające wydarzenie, jakiś szok. Być może jakaś trudna decyzja do podjęcia. Jakieś zniszczenie. Musi się oczyścić atmosfera, bo to, co do tej pory budowaliście na tej idei, na tych planach, ta struktura jest zbyt miękka, ona nie wytrzyma długo i dlatego upadła. Już upadła praktycznie, tak? Czyli coś było nie tak, coś było niestabilne, na miękkich nogach. Karta wieży jest to karta oczyszczenia. Musiało się coś wydarzyć, jakiś wstrząs. Coś musiało tutaj uderzyć, żeby oczyścić atmosferę, oczyścić środowisko być może. I dopiero na tym pustym, suchym gruncie będziecie mogli budować coś trwałego, stałego, mocnego. Takiego po prostu być może już niezniszczalnego. Wieża. Nagłe, nieoczekiwane wydarzenia. Coś, co Was troszeczkę zszokuje, czego się nie spodziewacie, być może zaboli, ale jest to potrzebne, żeby uzdrowić Waszą sytuację, relacje, pogląd może na jakieś sprawy. Nagłe, jakieś niespodziewane wydarzenia. W czwartek, kochani, karta Pazia Buław. Paź Buław. Po wieży nowy początek, nowe działanie. Pomalutku jakbyście się podnosili. Paź Buław jest to młoda energia ognia. Baran, lew lub strzelec. Może symbolizować dziecko do 20 roku życia, no do 18 nawet, tak bym powiedziała. Co jeszcze? Paź Buław to jest początek znajomości, flirtu, ale też jakiegoś przedsięwzięcia, może nowa praca, może jakiś nowy pomysł na biznes. Coś kreatywnego, coś, co chcecie zacząć, chcecie tworzyć. Buława, czyli ogień, potencjał, działanie. Może jeszcze takie niewykształcone, może jeszcze niezbyt dojrzałe, ale już coś się zaczyna tlić, tak? Zanim z tego płomyczka będzie wielki ogień, no to jeszcze troszeczkę drogi przed Wami, ale już jakiś impuls do działania tutaj mały jest. Piątek, kochani. W piątek będziecie mieć do czynienia z osobą, starszym mężczyzną po 45 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Osoba niezwykle sympatyczna, ciepła, miła, bardzo Wam życzliwa, służąca Wam pomocą. Może to być Wasz ojciec, może to być Wasz partner, najbliższy przyjaciel bądź przyjaciółka. Ktoś, kto zawsze Wam pomoże, ktoś, kto się przejmuje Waszym losem, kto emocjonalnie przeżywa, czy to radości, czy smutki razem z Wami. Ktoś bardzo mądry, dobry doradca, cierpliwy, wyrozumiały, doskonały słuchacz,
Możecie mu się wypłakać na ramieniu lub wyżalić. Ktoś o pięknej duszy, wspaniałym sercu, o takim artystycznym zmyśle, ktoś bardzo wrażliwy na piękno, muzykę, dzieła sztuki. Bardzo, bardzo miła osoba i taka, która zawsze Was pocieszy i nie zostawi Was samych z problemem. Możecie tutaj liczyć na pomoc takiej osoby. W sobotę, moi kochani, mamy kartę Księżyca. Co dla niektórych pań spod tego znaku może to zwiastować ciążę. Z kolei dla innych osobę spod znaku ryb, bo to jest karta zodiakalnych ryb. Uważajcie na jakieś niejasne sprawy. Coś może być przed Wami zatajane, ukrywane. Jakieś smutki, jakaś rozpacz, nocne płakanie do poduszki też tak może być. Uważajcie na swoją intuicję, zwracajcie na to uwagę, co ona tam Wam podpowiada, jakie podszepty tam w głowie słyszycie, bo w tym dniu możecie mieć naprawdę doskonale ją wyostrzoną i ona będzie Wam dobrze podpowiadać. Co jeszcze o karcie Księżyca? Karta Księżyca mówi o tęsknocie, tak? O jakichś takich złudzeniach. Łudzimy się, że może będzie lepiej lub coś się zmieni, chociaż faktycznie tak nie musi być. Jest to karta inspiracji, twórczości, wszelakich emocji i kobiecości. Karta marzeń, takiego trochę bujania w obłokach, ale może, macie nadzieję, że może się coś zrealizuje. Karta instynktu, tak, jak już powiedziałam wcześniej, właśnie tej doskonałej intuicji, ale ukrytych wrogów też, tak, jakichś skandali, podstępów, jakichś sekretów niewyjaśnionych, jakichś niespełnionych obietnic, więc w tą sobotę będziecie ogólnie w takim nastroju tajemniczości. Wszystko będzie tak jakby w krzywym zwierciadle, jakieś sprawy niejasne, jakieś tajemnice, jakieś... Tak jakby świat chciał coś przed Wami zakryć. No zaraz dopytamy kart, o co tutaj chodzi. I teraz tak, tutaj jeszcze dopowiem, na początku karta wiary to jest też karta małżeństwa. Być może tutaj... A arcykapłanka, karta kochanki, ukrytej kobiety, być może tutaj co niektórzy ukrywali taką kobietę, bądź dowiedzą się właśnie te tajemnice tutaj tego księżyca. To, że ktoś tam, współmarzonek na przykład, ukrywa kochankę i kochanka i nagle ta wieża wyjaśni wszystko, tak? Będzie ten wstrząs, wszystkie sprawy wreszcie ujrzą światło dzienne. Szóstka w niedzielę. Szóstka mieczy. Karta przeprowadzki, karta podróży, karta zmiany miejsca, karta planowania czy to wycieczki, czy podróży zagranicznej. Idziemy ku nowemu. Zmieniamy miejsce, bo tutaj, gdzie jesteśmy, jest nam niewygodnie. Nie jesteśmy po prostu szczęśliwi, więc cały bagaż swoich doświadczeń życiowych zabieramy i przemieszczamy się w zupełnie innym, nowym kierunku, ku lepszemu. To jest zmiana kierunku życia, od nowa, pozytywne rozwiązania. W tle czytania mamy kartę kochanków. Kartę miłości, partnerstwa, zakazanej miłości, ukrywanej miłości, pożądania. Tak jak sama nazwa mówi, może to oznaczać po prostu osobę trzecią w związku, tak? Kochanek bądź kochanka. Albo po prostu Waszego partnera. Łączy Was namiętność, taka jak czujecie smak tej miłości właśnie jak ta zakazana miłość, taka jakby to powiedzieć. Zakazana miłość, czyli nieakceptowana przez środowisko, wyznaczająca granice, ukrywana pod osłoną nocy. Karta kochanków to też decyzje, wybór, zastanawianie się, co dalej. Kochankowie to zodiakalne bliźnięta. To mogą być wątpliwości, partnerstwo, związek, zakochanie.
romans, zdrada, ale też miłość, namiętna, taka, którą czujemy, zanim jeszcze wejdziemy w rutynę związku małżeńskiego bądź partnerskiego, tak? Te motyle w brzuchu i te emocje, które prowadzą do tego, że no, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz sobie dopowiemy kilka kart. Proszę o wyjaśnienie karty wiary. Król Buław. Być może wasz partner, małżonek, kochanek, ktoś z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, powyżej 45 roku życia, niezwykle uwodzicielski, no taki stary wyjadacz, doskonały kasanowa, podrywacz, wysportowany, zadbany, bardzo aktywny, przedsiębiorczy, ktoś taki. Prawdopodobnie wasz współmałżonek. Karta kapłanki. 7 denarów. Cierpliwość. Oczekiwanie na rezultaty. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić i teraz to musi dojrzeć. Wieża. Szóstka buław. Czyli odniesiecie zwycięstwo. Ten wstrząs, ten kataklizm, te nagłe wydarzenia doprowadzą was do zwycięstwa. Po ciężkich trudach, po ciężkiej bitwie będzie sukces, będzie zwycięstwo. Paź buław. Dziesiątka mieczy. Czyli jakiś nowy początek po tych poranieniach, może po tej wieży, tak? Po tym, co was dobiło. Zakończył się jakiś trudny etap w waszym życiu i teraz jest nowy początek. Księżyc. Słoneczko. Księżyc i słońce. Dwie przeciwstawne energie. Ale to jest też energia dziecka, więc moje kochane panienki, ciąża jak najbardziej. Słońce to radość, sukces. Czyli raczej to nie jest coś złego w tym księżycu, tylko to jest jakaś wasza intuicja, kobiecość, zmysłowość, tajemniczość. I znowu pojawiła nam się arcykapłanka w karcie sześciu mieczy. Czeka was jakiś wyjazd. Może na studia. Może do kochanki, kochanka. A może po prostu to jest bardzo dobra decyzja, którą zawdzięczacie tylko sobie. A może to jest podróż do jakiejś kobiety. Nie wiem, może się do wróżki wybierzecie, do jakiegoś doradcy duchowego. Ale raczej mi tutaj wygląda na to, że po prostu będziecie podróżować do tej osoby, owianej tutaj tą tajemnicą, tak? Do tej spokojnej, takiej tajemniczej, ukrytej kobiety. Jakiś sekret? Bardzo duża intuicja. Karta kochanków. Ktoś trzeci w związku. Albo niekoniecznie. Po prostu jesteście może samotni i wreszcie poznajecie tę kobietę, która na razie jest ukryta przed światem zewnętrznym.
waszym otoczeniem, waszą rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. A wy do niej jedziecie, tak? Bo coś nowego się zaczyna. Karta rada na ten miesiąc dla zodiakalnych panien. Rycerz denarów. Coś, na co długo czekacie, kochani, idzie do was. Pomalutku, ale do was idzie. I bardzo dużo frajdy z tego powodu będziecie mieli. Może to zaręczyny, może jakiś miły upominek, może jakieś dodatkowe pieniądze. Bądźcie cierpliwi. To coś idzie do was. Drobnymi kroczkami, ale idzie i dojdzie do celu. Teraz poproszę piękną afirmację dla naszych panienek. Chcę przebaczyć. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. Przepiękną macie afirmację, moi kochani. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. I cóż, życzę wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie wasze plany, marzenia się udały, zrealizowały po waszej myśli. I zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do usłyszenia. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. Zapraszam was na tygodniową prognozę z kart Tarota od 11 do 17 marca. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Karty mam już jak zwykle potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych byczków w tym tygodniu się ciekawego wydarzy. Poniedziałek. Cesarz. Wtorek. Paść denarów. Środa. Sześć kielichów. Piątka mieczy. Piątek. Król buław. Sobota. Wiara, czyli kapłan bądź papież. I niedziela. Czerwono nam się tu zrobiło. Ogniście. W tle czytania macie diabła. No dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Poniedziałek. Cesarz. Karta władzy, siły, autorytetu, asertywności, stanowczości, wysokiego stanowiska. To może być wasz szef, wasz zwierzchnik, albo to wy jesteście na jakimś wysokim stanowisku, jesteście zarządcami jakąś większą grupą pracowników, macie dużo ludzi pod sobą. To jest karta zodiakalnego barana z trygonu ognia. Cóż więcej mogę powiedzieć? Cesarz, osoba na wysokim stanowisku, ciesząca się autorytetem, bardzo szanowana,
wygodna, bogata, zdająca sobie sprawę ze swojej władzy, ze swojego stanowiska. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o cesarzu? Jest to karta odpowiedzialności, tak? Kompetencji, siły, autorytetu. To może być jakiś urząd. Panowanie, tak? Bezkompromisowość. Kochani, więc albo będziecie mieli do czynienia w tym dniu z taką postacią, albo to Was reprezentuje ta karta. Jesteście silni, pewni siebie, znacie swoją wartość, ludzie Was szanują, mają przed Wami respekt, albo jakiś urzędnik, ktoś, kto jest stanowczy, ale bardzo mądry, zna prawo, zna się na prawie, może zbyt troszeczkę taki despotyczny, ale broni swojego majątku, tak? On stoi na szczycie. Bardzo dobry ojciec, jeżeli chodzi o partnera, zazwyczaj starszy od Was o 5-7 lat. Doskonała osoba do partnerstwa, zapewniająca byt swojej rodzinie i bezpieczeństwo materialne. We wtorek macie kartę Pazia Denarów. Młoda energia. Energia nauki, nowej pracy, dziecka do 18 roku życia, z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Być może jest to Wasza energia. Zaczynacie szkolenia, naukę, nową pracę, nowy biznes. To są też nieduże pieniądze, nowe jakieś inwestycje, jakieś lokaty, zakładanie kont bankowych, firmowych. Paź denarów to są jakieś świeże, nowe kroczki w biznesie, w pracy. Ale ogólnie wróży dobrze wszystkim interesom i pomysłom, które dotyczą spraw materialnych, możliwość wygrania niedużej kwoty pieniędzy. W środę szóstka kielichów. Karta dziecka, dzieci. Karta wspomnień z dzieciństwa. Karta mówiąca, że może spotkacie jakiegoś przyjaciela, koleżankę z dawnych lat szkolnych, ze wspólnego podwórka z czasów dzieciństwa. Albo po prostu miło spędzicie dzień w towarzystwie swoich dzieci. Bardzo sympatyczny dzień, radosny. Być może Wy będziecie w takim nastroju dziecięcym, rozmarzonym. Będziecie się bawić, będziecie radośni, uśmiech nie będzie schodził z Waszej twarzy. Może spotkacie, tak jak powiedziałam wcześniej, dobrą koleżankę, kolegę z dawnych lat i gdzieś razem wdepniecie do jakiejś kawiarenki, powspominać stare dobre czasy. Karta takiego rozpamiętywania, wspomnień, rozmyślania o starych, dobrych czasach. Czwartek, piątka mieczy. Pięć mieczy. Uważajcie na awantury, ostre rozmowy, ostre wymiany zdań. Być może skrzywdzicie kogoś słownie, albo ktoś Was pokaleczy. Karta mówiąca o manipulacjach, przemocy, kłamstwach. Być może ktoś Was wykorzysta lub Wy może kogoś nieładnie potraktujecie. Pięć mieczy. Karta kłótni, sprzeczek, ranienia się słowami, palnięcia coś, co później żałujemy, czego żałujemy. Najpierw coś klepniemy, a później zastanawiamy się, Boże, co ja powiedziałam, za ostro było. Piątka mieczy. Osiągnięcie celu po trupach. Nieliczenie się z konsekwencjami, tak, swoich czynów. Ma być tak, jak ja chcę. A co pomyślą o tym inni? Nie obchodzi mnie to zupełnie. Zaraz dopytam, o co tutaj konkretnie chodzi. Czy to dotyczy Was, czy kogoś? Czy Wy kogoś potraktujecie tak, w taki sposób, jakiś nieładny? Być może będzie jakaś kłótnia, nie wiem, w pracy, w domu, jakaś sprzeczka, ostra wymiana zdań. W piątek. Król Buław.
Król Buław to taki mały cesarz. Zobaczcie, nawet kolorystycznie oni są bardzo tacy, prawda? Jak z jednej palety barw. No to jest już ktoś na wyższym stanowisku, tak samo. To jest ktoś, kto się już dorobił sporego majątku i to jest osoba bardzo taka bystra, przedsiębiorcza, taki stary wyjadacz. Bardzo taki kochliwy osobnik, ale bardziej pod względem romansu niż tam jakieś czułości i patrzenie sobie w oczy przy świecach, jak to król kielichów na przykład. Chociaż król kielichów trochę nieśmiały może być, nawet bardziej wylewny uczuciowo. Tutaj bardziej takie samcze nawyki. Zdobyć, posiąść i biec dalej. Kochani, król Buław, mężczyzna po 45 roku życia z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Znowu macie z nim do czynienia, tylko co ten pan od was chce, bądź co wy od niego chcecie. Może jakiś romans, może jakiś wspólny biznes, bo osoba ta nieźle sobie radzi. Ona jak zostanie wyrzucona drzwiami, to wyjdzie oknem. Niespotykany talent do rozwijania wszelakich firm, biznesów, działalności. Umie sobie radzić. Przy tym wysportowana sylwetka w typie macho. Podoba się kobietom. Wie, jak zdobyć kobietę, wie, jak ją tam zbajerować, ale też osoba taka troszeczkę próżna, jeżeli o to chodzi, bo jeżeli kobieta nie będzie spełniać jego zachcianek i nie grać tak, jak on, nie tańczyć tak, jak on zagra, to szybko sobie ją wymieni na inny, tak zwany kolokwialnie model. Król Buław, ogień, romans, nowy biznes, działanie. No, dopasujecie to do swojej, może mąż, może jakiś partner finansowy bądź biznesowy. Sobota, karta wiary, karta uduchowienia, karta wyciszenia się w sobie, głębokich przemyśleń. Może zwrócenie się do Boga, do sił wyższych o pomoc, o dobrą radę. Karta kapłana, księdza, mentora, nauczyciela. Kogoś, kto zna życie, wie, jak pokierować tym życiem, wie, jak pomóc wam duchowo, tak? Takie lekarstwo na waszą duszę. Być może musicie z kimś porozmawiać, może ojciec. Może jakiś wyższy autorytet, osoba, która potrafi was wyciszyć, potrafi wam na spokojnie wytłumaczyć niektóre rzeczy, być może których nie rozumiecie. Dobry doradca, bardzo wyrozumiały, ale cieszący się niezwykłym szacunkiem i autorytetem, szanowany. Dobry doradca, nauczyciel. Ktoś spod znaku byka, być może tutaj, albo to jesteście wy, może potrzebujecie wyciszenia, pomyślenia, pobycia sami ze sobą, ze swoimi myślami, pomedytowania, może jakaś joga? Też tak może być przy tej aktywności tutaj w piątek. Co, kochani, w niedzielę? W niedzielę siła, moc. Oj, macie silną wolę, oj. Macie taką tężyznę w sobie. Jesteście bykami. Dajecie radę. Myślę, że poradzicie sobie w każdej trudnej sytuacji, bez względu na to, jak ona by tam się przedstawiała. Jesteście niezwykle spokojni. Macie podejście do niektórych spraw bardzo takie aż niewiarygodne, jeżeli ludzie patrzą na was z zewnątrz. Jak ona to robi, jak on to robi, że sobie poradził. I nie denerwuje się i nie zadręcza się tym, tylko robi to spokojnie. Robi to tak, jakby urodził się z tym. To jest talent, to jest umiejętność okiełznania każdej osoby, sytuacji, poradzenia sobie w niej.
Jesteście doskonałymi strategami. Wiecie, jak zaplanować daną rzecz, sytuację, działanie, żeby stała się wasza wola. Silna wola. Lwy jedzą wam z ręki. Są waszymi maskotkami. Zobaczcie, one was nie atakują. One was chronią. Są waszymi pupilami. Traktują was jak takiego przewodnika stada, tak? Znaleźliście sposób na jakąś trudną sytuację, okiełznaliście bestię. I ta bestia teraz wam służy. Piękna karta na niedzielę. Nic was nie złamie. No i karta tła, diabeł. Ktoś spod znaku koziorożca. Kochani, uważajcie na kłamstwa, zdrady, oszustwa, manipulacje, nielegalne jakieś interesy, używki, zniewolenia od osób bądź sytuacji. Uważajcie na swoje nerwy. Być może tu ta sytuacja w czwartek was wyprowadzi z równowagi, gdzie będziecie potrzebowali jakiegoś wyciszenia. Ten diabeł będzie wam tutaj trochę psuł szyki. No, on może was też kusić do złego, więc tutaj no, naprawdę kierujcie się zdrowym rozsądkiem. Każdą sytuację, którą zaplanowaliście, jakieś kroki, które chcecie podjąć, dobrze to wszystko przemyślcie, każde wasze działanie, żeby nie robić głupstw, tak? I żeby nie dać się wkręcić w jakieś chore relacje, gdzie później ktoś może was szantażować, albo jesteście uzależnieni od kogoś i bez tej drugiej osoby nie możecie nic ruszyć do przodu, tak? Diabeł, manipulacja, kontrola. Zobaczcie, że ten diabeł zabiera wam wszystkie atrybuty, które na początku głupiec dostaje, tak? Te narzędzia, kielich, miecz, denar, buławę. On to trzyma w ręku i on wam wydziela. I to od niego zależy, ile dostaniecie, tak? A wy się przed tym bronicie, a on wam podsuwa, może was kusić do złych myśli, do nałogów, do złych czynów, do rozrzutności, do straty, bo to są też gry hazardowe, nieodpowiedzialne jakieś inwestycje, głupie słowa, które ranią, głupie czyny. Uważajcie na tego diabła, moi kochani. Nie dajcie się zmanipulować i wejść pod tą jego łapę tutaj, pod tą jego szponiastą łapę, która wam wydziela te wszystkie dobra, które dostaliście jako głupiec, tak? Zero, karta zero, początku w tarocie. Wy to dostaliście od losu w karcie maga w jedynce. Pięknie tym operujecie, wiecie, jak się tym posługiwać, a tu w diable on wam to wszystko zabiera i wam wydziela wtedy, kiedy on chce, na jego warunkach. Nie dajcie się złapać w tą pułapkę, nie dajcie się uzależnić od tego diabła, od jakiegoś demona, który może gdzieś tam się kryje w waszym życiu. Dobrze, kochani, teraz sobie dopowiemy kilka kart. Może zaczniemy od tego cesarza, bo mnie to nurtuje. Kto to jest ten cesarz? Pojawiła się znowu karta kochanków. Może to być wasz partner życiowy albo w interesach, jakiś wspólnik albo osoba trzecia w związku, tak? Czyli po prostu wasz kochanek. Diabeł też mówi o zdradach, tak? Więc uważajcie. I zobaczcie, pod spodem też karta kochanków tutaj się pojawiła, więc no, coś tutaj jest, jakiś wybór, decyzja, zakazana miłość, tak? Może jakaś relacja, która nie powinna się wydarzyć. Poproszę o wyjaśnienie piątki mieczy. Siedem buław, czyli ktoś jednak będzie was tutaj próbował atakować, a wy musicie odeprzeć ten atak i odeprzecie. Poradzicie sobie w tej sytuacji, więc nie martwcie się, kochane byki. Doskonale sobie poradzicie, obronicie siebie, obronicie swojego dotychczasowego dobytku, swoich wartości, być może pracy, domu, jakiejś sytuacji i wyjdziecie obronną, zwycięską ręką, tak? Nie dacie się strącić, być może ze stanowiska jakiegoś.
też król buław. Dwa miecze. Czyli znowu się pojawia dwójka, kochani. Znaczy znowu, ja tak powiedziałam, znowu. Bo tutaj kochankowie, zasugerowałam się tymi dwoma osobami tutaj. Ale to może być jakaś decyzja. Wy się nad czymś zastanawiacie, wy się nad czymś wahacie, nie widzicie rozwiązania, tak naprawdę nie wiecie, co zrobić. Nie wiecie, co zrobić w tej danej sytuacji. Jakaś blokada. Wiara. As kielichów. Tak. To jest ewidentnie wsparcie emocjonalne od jakiejś osoby dobrej, uduchowionej, która da Wam drogowskaz całej tej sytuacji, którędy macie podążać, co macie zrobić, jak podejść do całej sytuacji. I karta mocy. Eremita. Pamiętajcie, że wiedza i mądrość jest w głębi Was. Niesiecie światło. Niesiecie to oświecenie. Musicie się troszeczkę w niedzielę odizolować od otoczenia, troszeczkę społeczni bądźcie, zamknijcie się w domu, gdzieś w jakimś, niekoniecznie w domu, może jedźcie samotnie w jakieś miejsce, które sprawia Wam taki spokój emocjonalny i zastanówcie się nad swoim życiem. Wyruszcie w poszukiwanie tej własnej drogi, tak? I może sami idźcie tą drogą, nie potrzebujecie tu jakichś wspólników. Bo tu była jakaś decyzja, tu się poradzicie kogoś, kogoś, kto Wam bardzo dobrze życzy i kto ofiaruje Wam spokój emocjonalny, taką harmonię, wyciszy Was i sami się nad tym wszystkim musicie zastanowić, bo macie siłę i macie silną wolę i będziecie po prostu sami decydowali o swoim życiu. Proszę o kartę radę dla byków na ten tydzień. Od 11 do 17. Karta gwiazdy. Kochani, miejcie nadzieję na lepsze jutro i spełniajcie swoje marzenia, bo to jest na wyciągnięcie ręki. To jest karta gwiazda. Sukces. Coś od losu. Coś, co jest Wam przeznaczone. To jest ktoś spod znaku wodnika. Może rozejrzyjcie się. Może jest ktoś w Waszym otoczeniu pod tego znaku, kto Was poprowadzi. To jest jakaś nadzieja na lepsze jutro. To jest światełko w tunelu. To jest też młodość, narzeczeństwo. Być może tutaj ci kochankowie, może ten cesarz to jest właśnie ktoś, z kim zaczynacie coś, jakiś Wasz partner. Też tak może być. Ale gwiazda mówi o odnalezieniu celu, o szczęściu, o zaufaniu do losu, i o dobrej przyszłości, tylko bądźcie dobrej myśli, miejcie tą nadzieję. I teraz poproszę o piękną afirmację dla naszych zodiakalnych byczków. Widzicie, jak pięknie. Mój dom to spokojna przystań. Kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, które mi daje. Przepełnia mnie spokój. Tak jak powiedziałam, kochani, być może ta osoba, ten zodiakalny byk, wy musicie się wyciszyć. Ktoś Wam tutaj dobrze doradzi, tak? I zamknijcie się w czterech ścianach i pomyślcie, co dalej. Sami ze sobą porozmawiajcie, zastanówcie się na spokojnie, bo Wy macie tą prawdę i mądrość w sobie. Tylko musicie pomedytować, tak? W swoim własnym domu, który jest spokojną przystanią, w której czujecie się bezpiecznie. Kochane moje byczki, życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany, trudne sprawy porozwiązywały się po Waszej myśli. Pamiętajcie, że karta gwiazdy Was prowadzi. Nie dajcie się tu temu diabłu, niech Was nie kusi, nie sprowadza na manowce. I cóż, wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnych czytań. Do usłyszenia.